Jestem odmutowany. Dzień dobry. Czasami tak jest, że wstajesz i jest jak jest. Jest w tym coś? Dziś postanowiłem używać skrótów myślowych. Czasami tak jest, że wstajesz po weekendzie i po prostu są deski, prawda? No, dla mnie to jest akurat normalne, ponieważ w piątek, w sobotę i w niedzielę cisnęliśmy z Coach Mike Effect School and Lab, pierwszy zjazd. No naprawdę, ciśnienie było takie, że w piątek do domu wróciłem z 38 stopni gorączki. No, sobota power, niedziela power, ale jednak 3 dni intensywnej pracy po kilkanaście godzin dziennie. No nie ma szans. Głos słychać, oczy, obojętnie czy śpisz, czy nie śpisz, są lekkie woreczki. Wygląda, żebyś był skacowany, skacowana, jakbyś chlał, ćpał cały weekend i nie wiadomo co robił, a ty po prostu się uczyłeś albo uczyłeś innych. Albo robiłeś to, co ty robisz. Czy robiłaś to, co ty robisz. No i co wtedy? Właśnie wtedy działają takie systemy jak biznes w trzech celach. I właśnie wtedy jest potrzeba porannego rozruchu z Coachem Majkiem 2.0. Po pierwsze, potrzebujemy kogoś, kto nas regularnie będzie pobudzał i nakręcał. A więc współczuj mi. Nie z tego powodu, że jutro mam 42 urodziny, nie. Ale z tego powodu, że ja nie mam Kołcza Majka. Nie mogę sam siebie oglądać, kiedy jednocześnie do siebie mówię. A więc zazdroszczę ci, poważnie. Regularnie wędruję po świecie, regularnie szukam fajnych, zajebistych ludzi. No ale o wiele łatwiej jest to mieć w formie książki, no i szkolenia w Stanach, no nie ma takich porannych, darmowych rozruchów, nie ma takich live'ów, są wyrwane filmiki, każdy filmik doskonale wie, że jest sprzedażowy, ciśnie po to, żeby kupić produkt, a ten produkt w Stanach nie kosztuje 97 czy nawet 297 w Stanach złotych, ale kosztuje 300, 500, 1000, 10 tysięcy dolarów. I nie chodzi o to, żeby narzekać i płakać, ale chodzi o to, żeby docenić, co się ma. Od tego możemy zacząć. Budzisz się rano i słowo klucz to docenienie. Budzisz się rano, jesteś zmęczony, zmęczona. Wiesz, że masz się skupić. Może nie jesteś w naszej wersji płatnej biznesu w trzech celach, ale w końcu tak dużo tej wiedzy darmowej ci dałem, że na pewno wiesz o tym. Wiesz o tym, że powinniśmy skupić się każdego dnia na 3 głównych kategoriach. No, no okej, nie masz na to jeszcze siły. Jest 9 kwietnia, mówisz sobie, no dobra, to co ja tutaj mam ogarnąć? No, chodź tutaj, chodź tutaj. No jeden, dwa, trzy... No nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem. No, no dobra, jeżeli korzystasz ze wsparcia regularnego i na przykład masz moje notesy czy kalendarze na Q2, no to bez względu na to, czy masz swojego coacha czy trenera, pojawia się. Czy trenera? Pojawia się podpowiedź. W jaki sposób motywujesz się do sprzedaży? Wow! Coach Mike jest kurwa jasnowidzem. Przecież co, on przewidział, że ja w poniedziałek się obudzę taki a wiem, obliczył, że przed swoimi urodzinami będzie tydzień wcześniej pił i będzie miał deski. Nie, czasami tak jest. Czasami nazywa się to synchronicznością, coś się pojawia w życiu wtedy, kiedy tego potrzebujemy, a czasami to jest po prostu fuks, przypadek i tak dalej. Tylko sęk w tym, że lepiej się ustawić na przypadek i przez przypadek, żeby Ci wpadała wiedza do głowy, a nie przez przypadek, żeby Cię znajomy pociągnął na chlanie dwudniowe, żebyś porzucił pracę, żebyś rozwiódł się albo zdradził swoją kobietę, albo żebyś odpuściła wszystko, albo żeby coś się wydarzyło, odpukać, puk, puk, puk. Fajnie, kiedy przez przypadek dzieją się rzeczy dobre, prawda? To było zajebiste. A więc nasz dzisiejszy temat ewidentnie jest taki, jak się zmotywować do sprzedaży. No jeszcze nie wiemy, tak? Jeszcze nie wiemy. No patrzymy sobie, no okej, tutaj na dole Kołcz Majk umieścił nam mentalnego frame'a, kiedy oceniamy, kiedy chcemy, przeceniamy, kiedy mamy, nie doceniamy, kiedy stracimy, ubolewamy. Okej, może być nawet za ciężki dla mnie. Jest za ciężki na dzisiaj. Jeszcze nie jestem w stanie pomyśleć. A więc może najpierw powinniśmy docenić. Jeżeli budzisz się z systemem biznesu w trzech celach, to ranne, poranne ćwiczenie powinno być intencją. Jaka jest intencja na dzień? Czasami, kiedy się budzimy zmęczeni, skacowani, chorzy, przeziębieni, to naszą intencją jest przetrwać dzień. Czyli dokładnie taka intencja, jaką ma niemal każda matka przez pierwsze 18 lat życia swojego dziecka. To minie. To minie. A w tym samym czasie ojciec mówi, druga mantra, będzie gorzej, kurwa, będzie gorzej. A więc czasami nasze intencje są proste. Czasami nam jest ciężko się skupić. W tym przypadku możemy po prostu docenić. Moi drodzy, co powinniście docenić? Co powinniście dzisiaj docenić? Zerkam na Wasze komentarze. Możemy docenić samych siebie. Możemy docenić to, że jesteśmy przemęczeni, jesteśmy ospali, bo zrobiliśmy fajną robotę w weekend, czyli ja mogę siebie docenić, bo dałem z siebie maksa przez 3 dni. Najpierw zaprojektowałem, najpierw poświęciłem 10 lat ciężkiego życia, żeby stworzyć to wszystko. Później nauczyłem się pewnych rzeczy, które ludzie chcą ode mnie kupić, no i zaprojektowałem szkołę Kołcza Majka. Po czym ściągnąłem tych klientów do siebie umiejętnościami sprzedaży, negocjacji, perswazji. Przekonałem ich, żeby się pojawili na mojej sali. Zaprosiłem ich. I okazało się, że mogę docenić sam siebie za moją pracę, ponieważ otoczyłem się zajebistymi ludźmi. Wspaniała grupa, kilkudziesięcioosobowa grupa zajebistych ludzi spędzi ze mną cały rok. Będziemy się uczyć, rozwijać, pracować, sprawdzać, jak wiele oni mogą zarobić w tej formie coachingu, motywacji, perswazji. Jak wiele mogą zarobić, kiedy będą prowadzić wystąpienia publiczne, kiedy będą pisali swoje książki, kiedy będą wydawali swoje produkty, audio, wideo. Wielu z nich na pewno, jak nie wszystkich, poznacie, ponieważ będę Wam ich przedstawiał. A więc ja mogę docenić siebie za to, że spędziłem zajebiste 3 dni, wcześniej zajebiste 10 lat, które doprowadziły do fajnego okresu i dzisiaj mam prawo być lekko zaspany, zmęczony i niewyraźny. Mogę docenić się za to, gdzie jestem. Mogę docenić się za to, że mam czym do Ciebie mówić, robić. To może być ogólne, ale ważna jest ta wibracja, chociaż dla tych z Was, którzy są po lewej stronie dynamiki, słowo wibracja będzie się źle kojarzyło, to rozumiesz New Age, czary Maria, więc ważne jest to skupienie na czymś. Jak będę skupiał się na pierdołach, jak się skupię na tym, że jestem ospały, to będę ospały. Jak się skupię na tym, że chcę mieć więcej energii, jak się skupię na tym, żeby mieć więcej powera, mogę się przebudzić. Jeżeli jesteś w biznesie w 3 celach, to wiesz doskonale, że między 3 celami jest drugi rytuał. Jaki? 5 minut dla siebie. I tam podawałem Ci 2 ćwiczenia oddechowe. Jeżeli chcemy się wyluzować, to liczymy wydechy. No i usypiamy. Ale to robimy wtedy, kiedy mamy za dużo powera, kiedy aż kipi nasza energia z nas. Ale kiedy chcemy się pobudzić, powinniśmy liczyć wdechy. Kolejny level ekspert to jest wdechy, wydechy, nos, usta. Totalne podstawy, ale pobudzają. Sprawdźmy, za co Wy się chcecie docenić. A tak między nami mówiąc, witam Was na 180. porannym rozruchu z Kołczem Majkiem. Bardzo mi miło, że prawie 500 osób jest z nami od rana. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy i zajebisty tydzień. Za chwilę poświęcimy swój czas na to, żeby ten tydzień dał Ci szansę wygrać. Wygrać z tym przerażającym, co nadchodzi. Nadchodzi straszny kasownik. Kasownik przyzwyczajeń siłowni, kasownik diety, kasownik finansów. Coś, co może zniszczyć wszystkie Twoje plany. Od wielu, wielu lat nie było długiego weekendu majowego, który trwa, 9 dni. Ja pierdolę. Zajebiście, będzie można odpocząć. Ale jednocześnie jest to 1/3 miesiąca. Twoja firma nie dostanie 1/3 hajsu. Skąd zapłacić wypłatę, jeżeli jesteś szefem, szefową? Może prowadzisz siłownię, może Twoi klienci są tak lewi i tak tępi, że na ten czas nie opłacą karnetów, no bo po chuj będę płacił za karnet, przecież siłownia nie działa. To, że siłownia ma czynsz, prąd, trzeba ją posprzątać, trzeba wypucować hantle, ketle, to nie ma znaczenia. A potem się zdziwisz, kurwa, miałem być piękny, przepakowany, a jestem gruby, obleśny i chleję piwsko i ćpam narkotyki ze znajomymi w ogrodzie, bo ta dziewczyna, albo ten chłopak, no zamknęli siłownię, no. A czemu nie zamknęli? Przecież tak fajnie było. No zamknęli, kurwa, bo na długi weekend nie opłaciłeś abonamentu. No przecież nie korzystasz, to co masz, kurwa, płacić? No co ty? A więc zbliża się masakryczny kasownik, 9-dniowy kasownik. Jak się do niego przygotować? Został nam tylko miesiąc. Tik-tak, tik-tak. Krzysztof, na Insta super ujęcie, nowy koncept. Coach Mike od kuchni, tak jest. Krzysztof, oglądasz i na fejsie, i na Insta, tak? Dobra. Mateusz, po tak intensywnym weekendzie byłem pewny, że poleci dziś retransmisja, a tu leci na żywo, doceniam. Dokładnie, Mateuszu, zapierdalamy, nie ma, że boli. Jurek, chciałbym zmotywować 3 osoby do biznesu w 3 celach, a nie wiem, jak mi to mogę udostępnić. Jurek, bardzo dobre pytanie. Moi drodzy, ci z Was, którzy się nie załapali na biznes w 3 celach, no i najprawdopodobniej nie załapią się już na tą cenę promocyjną, która była w zeszłym miesiącu, sugeruję, żebyście poszukali wśród swoich znajomych, którzy są w biznesie w 3 celach, ponieważ tylko oni dostaną szansę wpisania 3 adresów e-mail, na które konto założone na WayUpie będzie mogło, albo konto, które już jest na WayUpie, będzie mogło aktywować sobie, nie czekając na miesiąc. A jeżeli widzimy, że w tym przypadku majówka się zaczyna znowu pod koniec miesiąca, to oznacza, że najprawdopodobniej, nie wiem, a najprawdopodobniej sprzedaż i szansa do kupienia miejsc na biznesie w 3 celach będzie dopiero po 9 maja. A więc kolejne, kurwa, 1,5 miesiąca w plecy. Także poszukaj wśród swoich znajomych, czy ktoś jest w biznesie w 3 celach. I upewnij się, że to jest dobry znajomy, bo on będzie miał tylko 3 możliwości zaproszeń. Taki myk, taka strategia. Takie kontrolowanie wejścia ludzi na salę, tak? Mamy salę siłownianą, szkoleniową, jest w tej chwili 600-700 osób, a więc chcemy, żeby maksymalnie doszło 2000 osób, a nie 50, kurwa, bo ich nie ogarniemy. Nie ma nic wspólnego z Tobą, nie ma nic wspólnego ze złością, czy wiesz, bo ktoś Cię nie kocha i nie lubi. No Twój znajomy będzie musiał wybrać, jeżeli ma 10 fajnych osób, a będzie miał 3 zaproszenia, no to co zrobi? Może powinieneś być mu wdzięczny za coś. Sprawdzamy. Michał, już mam 500 ulotek w aucie, słuchawki na sprzedaż. Pięknie. Cześć Karolina. Marzenka pisze, jak ktoś z moich znajomych chce, to zapraszam. To Marzenko spokojnie zrobisz udostępnieniem. Dzisiaj możesz udostępnić tego live'a nie tylko po to, żeby zdobyć fajny prezent, jeżeli Ci się uda, ale też, żeby dać znajomym szansę popatrzenia na tego live'a. Po nim przeszliśmy na kolejnego godzinnego mega skondensowanego, bo musi być różnica między bezpłatnym. Bezpłatne jest z reguły bardziej lifestyle'owe. Dzisiaj, żeby było bardziej skondensowanie, wybraliśmy studio, a nie jeżdżenie autem po mieście. A ten drugi, jak wiesz, jest skupiony na 3 celach i mega konkretnymi rzeczami się poruszamy i używamy. Cześć Kinga, jestem wdzięczna za to, że A tym samym, że doceniam mentorów rozwoju osobistego, z pomocą których poczyniłam wiele zmian w sobie, pięknie. Doceniam, że choć mi się nie chce, to się zmuszam. Bardzo często trzeba się zmusić. Marcin, doceniam, że po powrocie z niezwykłego weekendu, tak, bo Marcin był z nami na szkole, miałem cudowne, ciepłe powitanie przez rodzinę. Mobilizacja do działania 100% w górę. Mega ważne. Wsparcie, może mi się uda to wyciszyć, wsparcie przez rodzinę jest mega istotne. Tomasz, dzień dobry, no dziś poranek i strasznie mi się nie chce. Krzysztof, teraz Cię pojadą, że piramida mentalna. Krzysztofie, takie pierdolenie, piramida, sekta, inne chuje, muje, czary na kiju, czyli bzdury gadane przez pijanych Januszy, upitych brakiem sukcesu, efektywności, obżartych chipsami i opitych piwem. Przeżywaliśmy branżę rozwoju osobistego 10 lat temu, więc moja pierwsza książka Guru Kultu. Wyobraź sobie, że wielu niepełnosprawnych ludzi, mentalnie, emocjonalnie, inteligentnie, bo ci, którzy są fizycznie niepełnosprawni, to takim trzeba pomagać, ich ukochać i przytulić, ale tamci ludzie nie są w stanie nawet tego tytułu przeczytać. I piszą, i czytają Guru Kultu. Nie widzą tego ry, że chodzi o kulturę organizacji. Ale generalnie poza tym, Krzysztofie, dziękuję za fajny komentarz, no bo on pomaga mi, wiesz, od rana się nakręcić, naspidować i odpalić troszkę Kołcza Majka. Tak jest w życiu. W Stanach koleś sobie Harley'a Davidsona tatuuje na czole, przegina, ale tatuuje i Harley się tym chwali. Ludzie mają jabłuszka, Apple'a, Mercedesa, strzałki, gwiazdki na tyłku, na sercu. Jest zajebiście. U nas w Polsce, jeżeli mówisz, że kochasz firmę Grycan, że kochasz Tesco, że uwielbiasz tą galerię handlową, albo że kochasz swojego szewca, albo twój fryzjer jest zajebisty, albo uwielbiasz swojego trenera fitness, albo kurwa jesteś wyznawcą danej metody treningowej, albo jesteś wyznawcą tego artysty, który projektuje ciuchy, po prostu kochasz go, uwielbiasz, tak, muzyka DJ-a. U nas w Polsce wszystko się kojarzy z piramidą finansową i z sektą. I dlatego Polacy w tym przypadku będą zawsze kurwa biedni, zawsze ściśnięci, zawsze ktoś będzie nas napadał i wykorzystywał, bo tacy jesteśmy, wszystko jest złe. A więc trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie tak jest? Czy ktoś bredzi, bo nie ma pojęcia? Czy ktoś wali takie teksty, bo boi się, że zostanie sam? Boi się, że zostanie sam, bo ty pójdziesz do przodu. Nie będzie miał z kim pogadać, nie będzie miał z kim zajarać blanta na przerwie, nie będzie miał z kim się upić co weekend, bo ty będziesz spędzał czas z rodziną, bo będziesz chodził na spacer z córką, bo będziesz biegał z psem, bo będziesz chciał zwrócić wagę, bo będziesz czytał książki zamiast oglądać, kurwa, kolejny debilny serial, albo jak sobie odpalisz serial, to obejrzysz go z ukochaną, przytulony. To jest strach. Niewiedza, ciemność budzi strach, bo jest niepewność. A więc mam nadzieję, że niektórym z Was czasami te poranne rozruchy otwierają oczy. Doceniam, że spędziłem cały weekend z rodziną. Marek, pięknie. Wow, dziękuję Daniel. Dziękuję Bogu, że właśnie dzisiaj słucham Ciebie. Wiele mi pokazałeś. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Danielu. Adrian, doceniam, że całe moje życie doprowadziło mnie do tego momentu. Pięknie. Angelika, a ja uwielbiam poniedziałki. Ja też, ja się nie mogę doczekać live'ów. Dobra. Damian, w weekend miałem kurs trenera personalnego, 2 dni praktyki, czuję każdy mięsień, boli to rośnie. No i teraz właśnie to jest to, co będzie przeżywał Damian. Najpierw jego znajomi będą go wspierali. Później, kiedy Damian będzie mi sprzedawał indywidualne konsultacje, znajomi zaczną stękać pod nosem. Później, kiedy Damian będzie miał zajebiste efekty, będzie miał lepsze mięśnie, będzie bardziej sprężysty, giętki, coś, co niemal każdemu jest potrzebne, bo jeżeli rano nie masz rozgrzewki, po prostu prostego pomachania rękoma, zgięć pleców, to po jakimś czasie będziesz mieć problemy ze stawami, z kręgosłupem, ale i tak znajomi twoi, Damian, gwarantuję ci, będą na tobie wieszać psy, że jesteś głupim chujem naciągaczem. A nie daj Bóg sobie, Damian zrobi koszulkę, Damian Rules, Damian The Best, Damian I Love Fitness. To będzie, że Damian buduje sektę. Moi drodzy, odpowiedzcie sobie na pytanie, jaka jest jakość ludzi i jakość ich myśli dookoła was. Ponieważ porównywanie ciągle, że ktoś widzi pustą szklankę, a ktoś pół pustej, a drugie pół pełnej, to już chyba znacie. Ale są ludzie, którzy zawsze powiedzą, że jest źle, kiepsko, chujowo. Może skupmy się na czymś zajebistym, może bądźmy wdzięczni za coś. Poza tym też bądźmy wdzięczni tym ludziom, ponieważ dzięki tym ludziom wiemy, kim się nie chcemy stać. Nie chcemy stać. I gdyby nie ci ludzie, mnie by nie było w tym miejscu. Ponieważ ja miałem tylko takich ludzi dookoła siebie. Żaden mój znajomy mnie nie wspierał. A wręcz, jeżeli pamiętacie, kiedyś jeden z kumpli, niestety nie mogę sobie przypomnieć, kto to był, bo wysłałbym mu kurwa prezent na 10 tysięcy, może 100 tysięcy złotych, bo dzięki tej osobie zarobiłem kilkadziesiąt milionów złotych w ostatnich latach. Zmieniłem swoje życie, jestem szczęśliwym ojcem, wspaniale się czuję w swoim ciele, w swoim umyśle, mam wspaniałą kobietę, super przyjaciół dookoła i zajebistych klientów. Ten ktoś kiedyś mi pierdolnął, grill, impreza, nie wiem, czy paliliśmy wtedy haszysz, kurwa, czy piliśmy piwo, czy udawaliśmy, że whisky paszport zielona za 50 zł jest prawie taka sama, smakuje jak ta za 500 czy za 1000. No a już na pewno, gdybyśmy wtedy wiedzieli o tej whisky, którą dostałem wczoraj, Yamazaki za kilka tysięcy złotych, to byśmy wiedzieli, że przecież, kurwa, whisky nie może mieć żadnego smaku. I wtedy ktoś powiedział, tak pierdolisz, Michał, gęba ci się nie zamyka, żeby ci ktoś jeszcze, kurwa, za to płacił. Także dziękuję. Nie pamiętam Cię, mój były znajomy. Zniknąłeś w odmętach mroków. Nie wiem, czy żyjesz, czy nie żyjesz, czy ćpasz, czy siedzisz. Jesteś szczęśliwy, czy nie. Ale dziękuję Ci z całego serca. Jestem za to wdzięczny. Za otoczenie tych ludzi, którzy sprawili, że zatrzymałem się i zastanowiłem, kim chcę być w przyszłości. Daję Wam taki mały prezencik. Na szkole Kołcza Majka napisaliśmy sobie datę 2028. Napisz sobie. 9 kwietnia 2028, jeden dzień przed 50, wtedy drugimi będzie urodzinami Kołcza Majka. Kim chcesz być? Jaką osobą chcesz być? Ja to zrobiłem 10 lat temu. I wszystko, co zapisałem, zrealizowało się w 100%. Razy 10 przeszło moje najśmielsze oczekiwania. No więc bardzo często można podziękować takiemu otoczeniu, ponieważ ono nas wspiera. Norbert tak samo. Dobra. Tomasz, doceniam to, że zastosowałem kasownik w weekend, spędziłem go na działce z rodziną. Zajebiście. A, Angelika. No nie ma jak to przyjaciel w cudzysłowie i jego rady. Dokładnie tak. Dobrze. Moi drodzy, widzę, że macie masę komentarzy w klimacie, to ja poproszę o zaproszenie. Miejcie świadomość, że te osoby z Biznesu w Trzech Celach będą miały szansę Was zaprosić, żebyście kupili sobie dostęp do Biznesu w Trzech Celach. I najprawdopodobniej, żebyście mogli kupić, no może nie w tej samej cenie, co oni, po 97, ale 10 zł więcej, bo możliwe, że na rynku oficjalna cena będzie 20 do 50 zł droższa. Także bardziej chodzi o to, żeby ci ludzie się zastanowili, nie wysyłali zaproszenia dookoła, bo okej, naszym celem jest mieć najpierw 1000, a potem 10 tysięcy osób, ponieważ przy 10 tysiącach osób płatnych będę mógł faktycznie poświęcić każdy dzień na przygotowanie wielogodzinnych materiałów, żeby później powstał taki półgodzinny live, albo godzinny, albo kilka filmików. Zajmuje to wiele godzin pracy mojej i mojego teamu. A więc potrzebujemy dojść do 10 tysięcy osób, ale po tylu latach w biznesie wiem, że 10 tysięcy osób, które raz zapłaci i poleci dalej, nie chcę. Nie chcę. Chcę, żeby tam byli ludzie, którzy stosują. A więc ci Twoi znajomi, których zaprosisz, żeby sobie kupili Biznes w Trzech Celach, to mają być znajomi, z którymi masz relacje. To są, mają być ludzie, którzy będą Cię wspierali. To właśnie oni mają Cię rano szturchnąć. Zauważ. Wstajemy rano, nie wiemy, co mamy zrobić. No i mamy. Przykładowo Monikę, Damiana i Tomka. No i wiemy, że Damian właśnie skończył kurs trenera fitnessu, a więc Damian będzie miał powera i jak nie mam siły, to zadzwonię do Damiana albo napiszę na Messengerze, powiem Damian, to tam u Ciebie, ja mam poniedziałeczek, może wszystko... A Damian powie, kurwa, daj, wbijaj do mnie na trening, albo w ogóle wiesz co, no jak mieszkasz po drugiej stronie Polski, weź zrób kilka przesiadów, kilka pompek, kilka brzuszków, weź sobie zimny prysznic i żyj, bo jest zajebiście, żyj życiem. Jak to mówi mój znajomy Kuczaj, ruszmy te życie, dupsko, żyć, ruszmy ją. Zadzwonisz do Moniki, a Monika powie, a wiesz co, a ja właśnie jadę na studia, bo kurde, dostałam się na zajebiste studia, bo wiem, co chcę robić po tych studiach. Nie poszłam na studia, bo mi mama tata kazał, nie poszłam na studia, bo po prostu były w moim mieście, ale poszłam, bo chcę, kurwa, mieć to wykształcenie. I uczę się z Coachem Majkiem w Biznesie w trzech celach i wiem, że muszę już teraz monetyzować, rozwijać karierę, zastanawiać się, nie tylko uczyć, imprezować, ćpać, ale żyć, być głodna życia. I może te dwie osoby pomogą, ale może dalej będzie jeszcze jakaś część ciebie zmulona i w jaki sposób się motywować do sprzedaży? Mi się do życia nie chce motywować, kurwa. No dobra, no to dzwonię do Tomka. A Tomek mówi, a mnie się dzisiaj też nie chce. Nie chce mi się. Bo Tomek cię bierze lekko pod włos. Może taki lekko coaching prowokatywny, jak ja często stosuję. I może się okazać, że kiedy tu dostaniesz plusik, czyli dodatni wektor motywacji, a tu dostaniesz minusik, to czasami nas zmotywuje plusik, a czasami właśnie minusik, bo powiemy, o nie, ja nie chcę być jak Tomek, ja nie chcę, chcę zapierdalać, chcę żyć, chcę być szczęśliwy. Wiem, że muszę dzisiaj coś ogarnąć, wiem, że muszę dzisiaj coś zaliczyć, wiem, że jak od rana się zajmę najważniejszymi rzeczami, to będzie łatwiej. Czyli bierz trudne tematy na klatę, bierz od razu to, co ci sprawia problem. Go. I ciśnij. A następny raz połóż się w niedzielę wcześniej spać. Następny raz więcej wody wypij. Następny raz wstań wcześniej. Bo jak chcesz mieć o 8 godzinie powera, to może trzeba wstać o 6. Proste. Mamy 8:56, a więc za 4 minuty kończy się darmowa wersja tego live'a. Przechodzimy na wersję płatną, a więc moi drodzy z Biznesu w trzech celach, zalogujcie się na swoje konta na WayUpie. Ja w tej chwili jeszcze wręczę kilka nagród i poczytam Wasze komentarze. Czyli tak, mieliśmy dzisiaj motywację i umiejętności zwiększania motywacji. Jeszcze mamy dla Was jeden prezent. Jest takie fajne szkolenie, które prowadziłem wiele lat temu. Może niewiele, nawet z rok, dwa. Kilka edycji było. Nazywa się Live Autopilot i na tym szkoleniu dałem ludziom bardzo prostą kartkę. My to, Janek, gdzieś im damy w formie PDF-a, sobie pobiorą? Dobra, a więc dostaniecie linka na czacie, również w tym bezpłatnym live'ie. To, co może zwiększyć Wasze zaangażowanie, Wasze efektywność, chciałem powiedzieć, a to powiedziałem efektywność, to proste namierzanie i świadomość. Popatrzmy bliżej. Prosty wykres. Możesz pobrać PDF-a, a możesz po prostu wziąć sobie, wiesz, podkładkę, którą kiedyś będziesz mógł kupić i po prostu machnąć sobie. Dobra. Okej. No i teraz sobie siedzimy i sprawdzamy. Tutaj mamy naszą siłę, tak jak widzisz, moc. Tutaj mamy czas. No i jedziemy sobie z koksem. No dobra, była godzina 7. No, budziłem się. 8. No, trochę lepiej poczekałem godzinę, tak jak Coach Mike mówił i dopiero po godzinie napiłem się kawy, a więc kawa zadziałała. Jest. No to jest 9. Wow, jestem na porannym rozruchu z Coachem Mike'iem. I po jakimś czasie będziesz mógł wykreślić linię. Najważniejsze jest robić przez długi okres czasu, przez nawet kilka dni, bo zauważ, jest bardzo dużo tutaj tych kresek, że może się okazać, że powiedzmy tu będzie jeden dzień, tu będzie drugi dzień i może się okazać, że nawet zmieścisz tydzień i nagle ci wyjdzie, że twój wykres zaangażowania jest taki. To właśnie stąd się wzięły moje 3 cele. Dla przypomnienia, dla tych z Was, którzy są też nowi, bo dziękuję bardzo, udostępniacie te live'y, zauważyłem, że jeżeli pracuję 12 godzin i w moim przypadku akurat jestem w stanie wykręcić 500 000, zostawmy to w słodkiej nieświadomości, czy mówię o 500 000 na dzień, na tydzień, czy na miesiąc. Ale pracuję 12 godzin. To co by się wydarzyło, gdybym pracował 4-6 godzin? Okazało się, że jestem w stanie w moim przypadku zarobić 300 000 złotych. A więc nieadekwatne jest dawanie 8 godzin więcej czasu i energii. Testowaliśmy to przez 2 lata. Udało nam się w naszym biznesie mieć plus 20 kilka, nie pamiętam, 21 czy 22% wzrostu. I tak właśnie powstały 3 cele. Tak powstał biznes w 3 celach. A więc, moi drodzy, Wy po prostu namierzajcie sobie. Zadawajcie sobie proste pytanie. Ile mam teraz powera? Jakie mam zaangażowanie? Czy jestem przebudzony, czy nie? Czy ogarniam wszystko? Kleję, kumam, kąsam, czy jestem zmulony? Kropeczka, kropeczka, prosta kropeczka. Kolejna rzecz. Jeżeli macie którykolwiek z moich notesów, to wiecie, że to ćwiczenie z prostymi kropkami ja regularnie Wam pokazuję. O, tu na przykład jest znowu dla tych, którzy ani nie mają pieniędzy na biznes w trzech celach, nawet tych 100 zł na miesiąc czy 150, albo dopiero się pojawiliście, nie kupujcie. Jeżeli się dopiero pojawiliście, oglądacie pierwszego live'a, to dajcie sobie czas, żeby sprawdzić. Dzisiaj jestem delikatny, spokojny, bo jestem po 3-dniowym szkoleniu. Ale czasami rzucam hardcorem, czasami ostro bluźnie i czasami jestem po prostu zbyt. Wtedy poszukajcie sobie kogoś innego. Jest masa fajnych trenerów, jest Mateusz Grzesiak, który jest sztywny, okej, połknął kij, no ale może się Tobie podobać. Jest Kamila Rowińska, bardzo fajna kobieta. A potem długo nikt, ale znajdziecie masę młodych ludzi trenerów. Z każdym kolejnym miesiącem z mojej szkoły będą wychodziły kolejne osoby, za rok pojawi się kilkadziesiąt osób na rynku, więc jest masę fajnych ludzi, a więc nie musisz się uczyć od Coacha Majka. Ważne jest, kurwa mać, na litość boską, żebyś się uczył i żebyś się uczyła. Bo inaczej życie Ci przeleci przez palce, inaczej będziesz w dupie do końca swoich dni. A więc jeżeli poznajesz mnie dopiero teraz, gdzieś specjalnie podniosłem hardcore, żeby nie było, że tylko obiecuję, to wejdź sobie na mentalway.pl wyzwanie. To jest darmowe wyzwanie. Nawet tu Ci pokazuję, jaka jest moc prostej kropki. Bo gwarantuję Ci, że wielu z Was nie będzie Wam się chciało stawiać jakiejś gównianej kropki, żeby wykres zaangażowania zrobić. A kiedy robimy to na szkoleniu przez kilka dni, to ludzie mówią, ja Cię kręcę. Czemu to są takie skoki? Ja nie chcę. Ja chcę, żeby było w miarę stabilnie. Pierwsze marzenie to jest, ja chcę zawsze, wiesz, rozwijać sufit. Nie da się. Jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy maszynami. Czasami brak energii, czasami życie nas dociśnie. Czasami ktoś zrobi jakieś pojebane nowe przepisy podatkowe albo komuś się uśnie gdzieś tam i wciśnie ten guzik ręką. Ktoś mu zapłacił, żeby był posłem, kręci dużo siana, a potem oszukuje ludzi, którzy go wybrali. Czasami idziesz i komuś się zwierzasz z tajemnicy, a ktoś tą tajemnicę zdradzi. Ludzie. Piłsudski o tym pięknie mówił. Naród kochany. Ale ludzie to sprawdź w internecie, co mówił na ten temat. Umiejętność zwiększania zaangażowania świadomego zajmie Ci trochę czasu. Na początku musisz zrobić test, sprawdzić się, przeanalizować i wtedy będzie pięknie. Moi drodzy, na sam koniec mamy dla Was 3 osoby. Za każdym razem to już się stało taką świecką tradycją. Ja płacę za prezent, Ty płacisz za odbiór, za paczkę, za dostawę. Pamiętaj, możesz brać pocztę tam za kilka złotych albo kuriera. Pytanie, gdzie jesteś, jak jesteś. No jeżeli jesteś na drugim końcu świata, to ta paczka może kosztować więcej niż prezent, ale czasami są prezenty za kilka stów, tak? Wyobraźcie sobie, że ludzie często tych prezentów nie odbierają. A więc niedługo ponownie pojawią się prezenty w postaci gier planszowych, bo na przykład osoba, która wygrała za 3,5 stówy grę Ojciec Chrzestny chyba, tak? Nie zgłosiła się po nią. Druga osoba, która wygrała za 150 chyba złotych grę Labirynt, nie zgłosiła się po nią. Szok. A więc przypominam o zasadach. Po pierwsze, ja płacę za nagrodę, czasami mój sponsor, Ty płacisz za przesyłkę, za odbiór, żeby poczuć wartość. Po drugie, masz 7 dni na wysłanie do nas informacji z adresem, wtedy wysyłamy Ci linka, żebyś opłaciła odbiór. Okay? Potem nagroda wraca do puli i uwaga, żeby Was jeszcze bardziej podniecić, to już niedługo dla tych, którzy są w biznesie w 3 celach, pojawią się nagrody w klimacie. Coach Mike postawi Ci Lamborghini na weekend. Coach Mike postawi Ci Maserati, żebyś sobie pojeździł. Coach Mike zabierze Cię do zajebistej knajpy albo da Ci bilet do zajebistego spa, żebyś wziął ukochaną. A kiedy dojdziemy do 10 000 osób, to Coach Mike postawi Ci swoją Teslę i powie, to są kluczyki. Zamierzam zrobić coś, czego nie zrobił nikt w Polsce. Na świecie takie rzeczy się robi. Ewidentnie pokazać Ci, że nauka i rozwój ma sens. A jeżeli skupisz się na tym, to ja dostarczę Ci dodatkowe bodźce motywujące i zwiększające zaangażowanie. Ponieważ czasami nasze zaangażowanie zwiększają potencjalne nagrody. I wyobrażasz sobie? Dla mnie Tesla była marzeniem. Przez lata Płaciłem za nią leasing po 11 tysięcy złotych, no prawie 800 wyszła, jeszcze przez rok będzie leasingu, a więc jeżeli zdecyduję się ją komuś dać, to będę musiał to spłacić rzutem na taśmę. I teraz oddać komuś kluczyki, powiedzieć masz, bo uczyłeś się w biznesie w 3 celach. Oczywiście będą pewne zasady, minimum 10 tysięcy osób, minimum 3 miesiące każda z tych osób i tak dalej. Ale dzisiaj to jest książka, płyta, gra, jutro może samochód. A może polecimy dalej. Słyszałem, że niedługo Virgin Galactic zaczyna wreszcie latać w kosmos. Zajebiście. To prawda miejsce kosztuje 250 tysięcy dolarów, no ale to by było coś, no. Przeleć się z Coachem Mike'em w kosmos. Why not? Moi drodzy, dziś prezentem jest Vol 1 moich najmocniejszych kawałków, czyli The Best of Coach Mike. Już za moment przyjdzie z tłoczni druga część. Na razie druga część dostępna jest w MP3. I dziś zdobywają Aneta. Oglądam wciąż na nowo, ucząc się żyć. Pięknie. Kiedy moje ciśnienie spada, poranny rozruch z Michałem to skuteczna pobudka do życia bez względu na porę dnia. Pora na kolejne zmiany w drodze do nowego, lepszego jutra. Pięknie. Aneta, czekamy. Napisz do nas na Messengerze albo wyślij maila na kontakt@mentalway.pl. Adam. Z tego darmowego live'a nauczyłem się, jak zacząć zarabiać na tym, kim jesteś, opowiadając odpowiednie historie. 2. Że trzeba nauczyć się monetyzować to, kim jesteś i zajebiste rzeczy, które robisz. 3. Że trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i planie. 4. Jakiego poziomu ciśnienia potrzebujesz w życiu? 5. 6. Dlaczego powinniśmy zmonetyzować swoją historię i wiedzę. Wow! Czyli te live'y to nie są tylko takie pierdolenie, 3 poczty, koleś się promuje, ludzie oglądają, biją mu brawo jak foki, a potem kurwa idą, żyją i biedni zombie wpadają na przeszkodę życia, bo są wciągnięci w sektę. No właśnie, to jest nasz kraj, nasza Polska. Nie. Jest od zajemania wiedzy, tylko trzeba się nauczyć ją wyciągać i ją zapisywać. Maciej. Życie upływa, każdego dnia musisz sobie dawać maksa i osiągać zamierzone cele. Wow, Maciej chyba przewidział, co będzie dzisiaj w planie. Mówisz, że zgubiłeś motywację? To wreszcie usiądź i przeanalizuj swoje cele, jakie chcesz osiągnąć i ciśnij każdego dnia, ciśnij maksa. Mój cytat, dziękuję. Ze swoich możliwości, bo czasu masz coraz mniej. Nikt tego nie zrobi za Ciebie. Jak zbudować biznes na swojej osobowości? Tłumaczy w poniższym live'ie Coach Mike. Polecam. Moi drodzy, Aneta, Maciej i Adam, zapraszam. Będzie idealny prezent w Waszym biznesie dla Waszego klienta, jednak wartość jest tam chyba 39-49 zł. Albo, jeżeli Wy jeszcze nie macie, to dla Was. Ja Wam dziękuję bardzo. My w tej chwili przechodzimy do płatnej części biznesu w 3 celach. Tam zaczynamy od zajebistego biegacza, pana Bolta i jego pozycji mocy. Później mówimy o 3 fiszkach. Sprzedaż, rozwój siebie, biznesu, kariery i na końcu rozwój życia osobistego. Dziękuję bardzo. A teraz jest czas, żeby jeżeli udostępniliście wcześniej, to wrócić, wyedytować ten opis i napisać, czego się nauczyliście. Ponieważ dokładnie takie komentarze wybieramy. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to udostępnij. Dziękuję bardzo. Buziaki.